przyszła do nas. Wobec tego pozwólcie kilka słów. Jest włączony. Dzień dobry Państwu. Głośniej, Pani Prezydent, nie słychać. Natomiast są określone kwoty, jakimi dysponujemy. Chcę Państwa zapewnić, że te dyskusje nie są nieprzemyślane i pochopne. Domyślam się, że w dalszym stopniu informacje przekazywane Państwu mijają się z prawdą. Dobrej wierze. Wiele tych osób tutaj przybyło, bo są, nie myślę o tych rodzicach, którzy są zaniepokojeni tym, że dzieci mogą mieć gorsze warunki uczenia się, gorsze warunki edukacji. To chciałam powiedzieć, że jestem pełna uznania tego, że znaleźli czas, że są tym zainteresowani. Chciałam także powiedzieć, że mamy znacznie mniej dzieci w Krakowie niż mieliśmy wcześniej, a wydajemy znacznie więcej pieniędzy niż wydawaliśmy wcześniej. No i że ten proces musi zostać zahamowany i myślę, że połowa tych obecnych na osób doskonale to rozumie. Chciałam też im powiedzieć, że w pewnym sensie zostali wprowadzeni przez związki na te ulice, dlatego bo często są dezinformowani, te informacje, o których ja czytam w prasie, rezolucje pisane przez rodziców jednoznacznie wskazują na to, że tak naprawdę oni nie mają prawdziwych informacji. Tutaj powód polega na tym, że nie bardzo mam sposób na to, żeby przekazać im spokojną informację, na czym ta restrukturyzacja zaartykuluje. Dlatego, bo zbijając kapitał, związki czy dyrektorzy szkół, dezinformują tak naprawdę tych rzeczy. Oni to przed chwilą krzyczą, że pani musi odejść, że dają pani dymisji, PiS rozpętuje akcję zbierania podpisów pod takim wnioskiem. Nie jest to na pewno nic miłego. Czy pani w ogóle w planach ma dymisji? To znaczy, jeżeli pan prezydent poprosi, żebym odeszła, to naturalnie jako z rady. Natomiast nie myślę się wycofywać z tego, bo jestem głęboko przekonana, że to są starania o bardzo słuszne sprawy. Właśnie, jeśli chodzi o reformę, czy którakolwiek z tych proponowanych zmian będzie zaniechana na przykład reorganizacja stołówek, czy też jakby klamka zapadła, tylko zebrani to nie rozumieją, na czym to polega. No, zebrani nie bardzo rozumieją, bo krzyczą, że nie chcą likwidować stołówek. Ani przez moment nie miałam zamiaru likwidować stołówek, które dopiero co były wyposażone z pieniędzy miasta, z pieniędzy Unii Europejskiej. Znakomity, dlatego warto je wykorzystywać dla krakowskich dzieci. Natomiast jedyne, co się wydarzy, to że obiady nieco podrożeją. Myślę, że będzie tak 2,50 zł dla osób średnio zamożnych, bo tę różnicę tych
roku 50, jak to będzie dokładnie co do tych osób, co do których dyrektorzy szkół będą przekonani, że należy im pomóc. Zatem tak naprawdę, no to nic się nie zmieni. W tych samych stołówkach gotowane tak samo obiady, przez te same kucharki, tyle tylko, że miasto nie będzie finansować tych pracy do tych marek, natomiast co z tym większy koszt? Pan przyznał, myślę, nasze związki zawodowe, to jest taka związki zawodowe, wprowadziły nas pewien błąd, przynosząc taką interpretację prawną, która by wskazywała na to, że to jest działanie nie do końca zgodne z prawem. To sprawiło, że pan prezydent jakby wstrzymał tę decyzję do czasu opinii prawnej, którą aktualnie dzisiaj posiadamy. Możemy z tą odpowiedzialnością powiedzieć, że ten restrukturyzowanie stołówek jest zgodny z prawem. Także ja to tak rozumiem. Pani prezydent, w pani odczuciu, w czym interesie tak naprawdę jest dzisiejszy proces związku zawodowego. One miały wielką szansę zaistnienia, bo silne, mocne. Chociaż przyznam, że dla mnie te wystąpienia nie żenują. Dziękuję.